Jeżeli u konia zdiagnozowano ból trzeszki kopytowej, to na pytanie, co możemy teraz z tym zrobić, najczęściej odpowiedź brzmi: podkuwamy konia okrągłą podkową. Jak taka podkowa działa i czy ona w ogóle może wyleczyć ból trzeszki kopytowej u konia? Na początek musimy zajrzeć na spód kopyta. Jedno kopyto podkuwamy okrągłą podkową? W normalnej sytuacji. Jak wszyscy wiedzą, koń stawia kopyto od piętki, czyli w pierwszym momencie opiera kopyto na piętkach i ląduje czubek. W przypadku podkucia konia podkową okrągłą ten punkt podparcia jest jeden i dla konia jest to bardzo niewygodne, niestabilne. Gdyby tak zrobił i postawił nogę od piętki, byłaby niestabilna, uciekałaby mu albo w jedną, albo w drugą stronę, więc koń bardzo szybko uczy się stawiania nogi nie od piętki, a pionowo z góry stawia nogę płasko na ziemi. Jak to wygląda dokładnie? Koń podkuty zwykłą podkową, a z tej strony mamy konia podkową okrągłą. W przypadku normalnego podkucia Koń stawiając z nogę, najpierw ląduje piętka, następnie czubek kopyta. Natomiast w przypadku podkucia podkową okrągłą, koń nie opiera się w pierwszej fazie podparcia nogi na podłożu piętkami, tylko ląduje płasko, stawia pionowo kopyto na podłożu. Takie jest działanie okrągłej podkowy. Ona zmusza konia do: Płaskiego postawienia z góry kopyta na podłoże. Ta pozorna poprawa chodu konia polega na tym, że tutaj umieścimy trzeszkę kopytową. I tutaj trzeszkę kopytową. W przypadku prawidłowego postawienia nogi jest bardzo duże w pierwszej fazie obciążenie trzeszki kopytowej. Natomiast tutaj ten, te siły są rozłożone na całe płasko położone kopyto. Więc pozornie, pozornie trzeszka konia nie boli albo boli dużo mniej. W niektórych przypadkach, nawet może tak wizualnie zniknąć kulawizna, ale to jest tylko pozorne. Unieruchomienie trzęski, więc zadał trzęski cały czas postępują i mało tego. Dodatkowo, w przypadku takiej podkowy, tutaj wrysuję jeszcze staw kopytowy, staw. Koronowy, i tutaj staw pęcinowy, staw kopytowy, koronowy i tutaj pęcinowy. Więc, jeżeli koń stawia nogę w sposób prawidłowy, to te dwa stawy one tutaj pracują, się uginają i, i stawy działają w sposób prawidłowy. Natomiast, w przypadku, jeżeli koń stawia nogę od góry, do czego zmusza go ta okrągła podkowa. Te stawy są nieruchome, one są bardzo mocno obciążone w, w, w momencie postawienia koni, nogi na podłoże. I nie dość, że tutaj ta trzeszka kopytowa, te wszystkie procesy przykurcze postępują dalej, to dodatkowo te dwa stawy, które są bardzo mocno obciążone, też jakby więzadła tych stawów się przykurczają. I w momencie gdybyśmy takiego konia rozkuli z tej okrągłej podkowy, to on chodzi. Dużo gorzej jak przed podkuciem, taką podkową. Po podkuciu taką podkową mamy taką wizualną poprawę ruchu konia, ale to jest bardzo złudne, bo te wszystkie problemy, które w tym kopiecie są, są zamaskowane przez zmianę mechaniki ruchu konia. Sytuacja wygląda tak, jak my byśmy poszli do lekarza i powiedzieli, panie doktorze, boli mnie pięta. A doktor na to by powiedział, to niech pan stawia nogę płasko na ziemi albo tak lekko z czubka, to pana przestanie boleć. Tak działa okrągła podkowa. Wszystkie działania, które podejmuje człowiek tutaj w przypadku bolesności trzeszki kopytowej, czy w ogóle ogólnie mówiąc w przypadku kopyta, bolesności kopyta, powinny sprowadzać się do leczenia w taki sposób, żeby doprowadzić do prawidłowego fizjologicznego Poruszania się, a nie stosować sposoby zastępcze i maskowanie problemu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.